wrzesień i październik to jest taki okres szczególny, gdzie właśnie dzieciaki zaczynają szkołę i często są jakieś te postanowienia, może nie noworoczne, ale związane z nowym rokiem szkolnym i tak się jakoś już utarło, że zawsze w tym okresie jakby te nasze działania są bardziej zintensyfikowane na to, żeby te dzieciaki nowe zaprosić, zachęcić do naszego klubu, żeby w ogóle zobaczyły, co to jest boks olimpijski i żeby ten stereotyp nieszczęsny boksu olimpijskiego przełamać, no i żeby te dzieciaki zachęcać. W sumie moja przygoda z boksem zaczęła się, koleżanki mnie zachęciły do treningu. No i do dzisiaj trenuję treningi 5 razy w tygodniu. Tarczę z trenerem, najczęściej poniedziałki, środy, piątki, trening z całą grupą. Technika, sparingi, po walce trener daje nam ochłonąć po godzinie, dwóch. Najczęściej rozmawiamy o walce, analizujemy, oglądamy i wyciągamy wnioski, staramy się wszystko na treningach potem poprawiać, pracujemy nad tym wszystkim. To jest najlepszy klub według mnie. No i po prostu pociągło mnie, poczułam, że chcę to trenować. Dlatego z trenerami jest dobrze. Umiemy porozmawiać jak trzeba. No i ogólnie trenerzy są bardzo wyrozumiali też. Na treningu się bardziej uczymy, no a na sparingu próbujemy pokazać, co już umiemy i spróbować swoich sił. Boks mi się bardzo podoba, zajęcia też są bardzo fajne. Czego się uczysz podczas tych treningów? Różnych ciosów, wytrzymałości i takich rzeczy związanych z boksem ogólnie. Brakuje też kilku rzeczy. Trener właśnie po tym sparingu mówi, co jeszcze trzeba poprawić i wtedy na treningach to poprawiamy. Naprawdę gorąco zachęcam i naprawdę nie ma się czego bać, można przyjść i naprawdę włos z głowy nie spadnie. Zresztą co widać nawet po naszych dziewczynach, mamy sporo jakby tutaj naszych zawodniczek utytułowanych, trochę bardziej, trochę mniej, ale jak widać po urodzie, po tym jak wyglądają, że ten boks jakoś negatywnie nie wpływa, więc tak naprawdę też zachęcamy. Zresztą w tym roku na naszych plakatach głównie właśnie zachęcamy panie, jest jakby nabór do sekcji z dziewcząt, aczkolwiek chłopcy też są tu jak najbardziej zapraszani.